Obejmując urząd burmistrza miasta i gminy Busko-Zdrój, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta i gminy. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję bardzo serdecznie. Myślę, że brawami powinniśmy przywitać nowego pana burmistrza. Dzisiejsza sesja inauguracyjna jest zwieńczeniem zaangażowania i oczekiwań wielu mieszkańców naszego miasta i gminy oraz wyjątkowym aktem wyróżnienia dla nowo powołanych radnych Rady Miejskiej w Busko-Zdroju i burmistrza miasta i gminy Busko-Zdrój. Przyjmując do realizacji misję, którą mieszkańcy naszej gminy postanowili mi powierzyć, pragnę Państwa zapewnić, że dołożę wszelkich starań i wykorzystam cały mój potencjał na rzecz działalności dla dobra naszej całej społeczności. Nasza mała ojczyzna jest dla mnie wielka, wielkością jej obywateli, chronionych praw i zasad, wyznawanych uczuć i wartości oraz wielka społeczną integracją bliskich sobie mieszkańców i ich tożsamością z ukochanym regionem. W naszym wspólnym przedsięwzięciu o nazwie Piękna i Bogata Gmina Busko-Zdrój zamierzam podjąć się roli lokalnego lidera, który będzie łączył wszystkie środowiska i społeczne aktywności ludzi w różnym wieku, o różnych poglądach, politycznych sympatiach i różnym spojrzeniu na lokalną gospodarkę i styl zarządzania gminą. W kontekście wskaźników gospodarczych i aktualnej sytuacji gminy Busko-Zdrój składam podziękowania dla wszystkich tych, którzy w jakikolwiek sposób przyczyniali i przyczyniają się do jej dobrej kondycji finansowej. Mam tu na myśli naszych mieszkańców i przedsiębiorców, ale także naszych gości i przyjezdnych, artystów, ludzi świata biznesu i polityki, którzy w każdej dostępnej formie wspierają rozwój gospodarczy naszej gminy. Szczególne podziękowania składam na ręce pana Waldemara Sikory, ustępującego burmistrza miasta i gminy Busko-Zdrój oraz wszystkich urzędników, których wkład pracy w utrzymanie wspomnianych wskaźników gospodarczych jest znaczący. Bardzo Państwu dziękuję. Drodzy mieszkańcy, przyjaciele, kochani, szanowni goście. Rozpoczynamy wspólnie nowy etap działalności miasta i gminy Busko-Zdrój. Oferowana przeze mnie polityka zrównoważonego rozwoju ma zagwarantować równoprawne traktowanie wszystkich mieszkańców naszej gminy i podmiotowość obywateli w publicznych relacjach. Mam pełną świadomość, że każdego dnia doświadczamy procesów globalizacji, których nie jesteśmy w stanie zatrzymać i w pełni kontrolować. Dlatego tak ważne jest, aby polityka lokalnych władz była skoncentrowana w pierwszej kolejności na mieszkańcach naszego regionu. W trakcie kampanii wyborczej zgłosiliście Państwo wiele niezbędnych do realizacji zadań, ale nie wszędzie udało się dotrzeć. Najbliższy czas zamierzam poświęcić na zebranie informacji na temat najbardziej palących, bieżących potrzeb mieszkańców naszej gminy, stworzenie optymalnego i efektywnego modelu organizacyjnego urzędu i zależnych jednostek oraz wdrożenie konkretnych działań wynikających z planowanej przeze mnie hierarchicznej struktury potrzeb inwestycyjnych. Proszę jednak pamiętać, że działania w bieżącym roku są i będą ograniczone wdrożonym już do realizacji budżetem naszej gminy. Od dziś zabieram się do intensywnej pracy, licząc na Państwa silne wsparcie, wyrozumiałość i aktywny udział w procesach konsultacji dotyczących spraw najważniejszych dla nas wszystkich. Składam wyrazy wdzięczności za udzielony mi kredyt zaufania i życzę Państwu spełnienia oczekiwań i nadziei pokładanych we mnie i wybranych radnych Rady Miejskiej w Busko-Zdroju. Dziękuję bardzo. Ciężka praca. Zdrowia. Wszystkiego najlepszego, jeśli nie wiem, co się dzieje. Jesteśmy w komplecie. Gratulujemy. Życzę.
Piękniejsza część naszego tego filmu jest dużo rekulacje. Jeszcze my ta część życzy. Thank you.